Dzień dobry! Dzień dobry. Niewiórki i bobry. Dzisiaj razem z największym listonoszem w Polsce będziemy poświęcać swoje żołądki, organizmy dla was, testując, uwaga, mrożonki, pizzę z Lidla i z Biedronki. Zrymowało mi się? No, to ładnie zrymowałeś. Jak ja widzę tą pizzę familijną, to mi po prostu jęzor wypada na zewnątrz. Ja teraz tylko chciałem pokazać wam, jak to wygląda z tyłu. Nawet to nie ma opakowania, czyli po prostu wydrukowali kartkę. A te po prostu zachęcają do tego, żeby je przetestować. Niektóre ładne, niektóre premium, a niektóre po prostu tak jak ta. To... Co jest przeciwnikiem tego? Jeśli chodzi o skład, podobno będzie ta capricciosa chyba. Aha, no dobrze. Ta jest jakaś w ogóle premium. Premium pizza con mozzarella di latte de bufala. Ty, nie wiedziałem, że znasz włoski. No tak. Ja mam prosciutto e mozzarella. Czyli co? E mozzarella, czyli internetowa. Z internetowego sera po prostu. 400 gramów. I po czesku mamy nawet instrukcję. To jest super premium. W jakich okolicznościach kiedykolwiek kupowaliście to? Był weekend, rodzice zostawili jakąś pulę pieniędzy. Kupić takie jak najtaniej, dorzucić do tego sera, boczku i czegokolwiek. Palać kurwa wszystko ketchup. Dokładnie. A resztę pieniędzy na co? No wiadomo. Pustym. Jak wyjąłem ją z lodówki, to lodówka odetchnęła. Tu pizza z pieca kamiennego, tak? I podwójne pepperoni, czyli i większe, i mniejsze. Widzisz na ilustracji jakieś warzywo? No po co mi pan? A ser to jest warzywo? Krowa je trawę, tak? Ostatnio ktoś mi mówił, jak jadłem kebaba, że co, warzyw ci brakuje, przecież frytka to jest warzywo. Zamrożoną pizzę, więc kartonika i folii. No tak, no. To tak jak ty z tymi parówkami. Jeżeli ktoś z was gotuje parówki w folii, to powinien też pizzę w folii podgrzewać. Tej musiałem kupić dwie sztuki, bo tylko w takim opakowaniu, bo Donatella Quality, dwie pizze w środku, Geronimo Martins, czyli Biedronka. Wypiekana w piecu kamiennym pizza capricciosa. A ten ma, ta ma mozzarella, a ten będzie miał adamski. Może adamski jest lepszy w ogóle do pizzy. I klasyczna pepperoni, pizza na podpieczonym spodzie z sosem pomidorowym, serem mozzarella i salami pepperoni. To znaczy głęboko mrożona. 3 metry pod ziemią. W ogóle masz ochotę dzisiaj na pizzę? Ja zawsze mam ochotę na pizzę. Pizza jest zawsze dobra. Jak taki kucharz tutaj robi, to już w ogóle nie. Zwróćcie uwagę, że jak my jeździmy po Polsce, jakiś stadion odwiedzamy, gra Ekstraklasa, pierwsza, druga czy trzecia liga, nieważne. Bardzo często po meczach, jak tylko się kończy, oni są w szatni. Węglowodany. To od razu wjeżdża pizza. Węglowodany. Ja po turnieju grałem w rugby jeszcze i zawsze po turnieju całodniowym, jak machnąłem takie piwko, to... Do busa i kimonko, nie? No tak, no. Ale jedno piwko, tak? Jedno, wystarczyło jedno, bo takim wysiłku to wiesz, co to było. Jedno piwko. Uderzyłeś kiedyś człowieka? Nie. Ale w twarz? Nie. A na przykład kiedyś ktoś cię odepchnął? Tak. A mówił ktoś do ciebie brzydkie słowo? Tak. Ale generalnie starałeś się na początku tak... Zawsze rozmowa. Skąd jesteś? Po alkoholu różne rzeczy robią. To i mógłbym napisać książkę. Wpływ alkoholu na zachowania ludzkie. Najgorsi ludzie po alkoholu są ci, co mają dużo pieniędzy. No bo oni myślą, że wtedy im wszystko wolno. Dokładnie. A na przykład zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś do ciebie podszedł i powiedział, proszę pana, tam jakiś pan mnie opluł albo uderzył? Tak. Czy dziewczyny też pytały o drogę czasami? Tak. Szczekaj! A zaraz, tak, no dobrze, 30 na zewnątrz, tutaj 18. 18. Dobrze, jest. Dobrze jest. Pasut, załóż to sobie na łeb. Tylko czułki dorób. Zaszczekaj. No, tato już... Salami. Panie kochany, na rogach się... Ach, ten tłuszcz ociekający z tej pizzy. Jeśli zjedziecie? Pizzowej. Ta, która ma w sobie i małe, i duże, to jest z Lidla. Czytałeś instrukcję obsługi przed? Kuźwa. Na zdrowie. Sprawdzamy tą z Lidla, to jest ta, która ma w sobie pepperoni i małe, i duże. Pachnie tłuszczem. Mega gorąca. Tu salami jest mega tłuste. To jest tyle tłuszczu. W warstwie tego sera jest po prostu taka skorupa z tłuszczu. Dół bardzo spieczony. Ale nie wygląda od spodu, żeby był spieczony, nie? Znaczy nie, nie jest, nie jest, tylko jest twardy. Ja tutaj, za tłusta jest. Ja nie czuję tutaj sera i tego sosu, bo czuć po prostu tłuszcz. Pozdrawiam moją wątrobę. Ordynarna, najtańsza. To oczekuję, że tam będzie kawałek czegokolwiek, no. Nie wiem, papryki. Jak ktoś lubi na ostro... Cebulka. Cebulka, czy papryczka jalapeno, no cokolwiek, no. Sprawdzamy tą drugą, bo ta pierwsza była bardzo słaba. Pepperoni z Biedronki. Pierwszy od razu to nie się ma, rzuca. Nie ma tłuszczu tyle. Nie ma tłuszczu i miękkie ciasto. Tak, tak. Większe. Tak. Właśnie co tu robi marchewka? To jest dobre pytanie. Chociaż nie, to może być papryka.
No się to normalnie ugryź. I to jest papryka, a nie marchewka, chociaż wygląda jak marchewka. Sporo sera. No to jest więcej tego salami peperoni dane. Tak. Na pewno. Koło zwykłej pizzy to nawet nie leżało. Koło nawet najtańszej pizzy, jak w jakiejkolwiek pizzerii. No ale jest miękka przede wszystkim. Jest lepsza. Da się ugryźć. Sera jest tutaj naprawdę sporo. I ten ser jest taki nie najgorszy. Znaczy tu, te Lidla, ten tłuszcz wszystko przykrywa. Wybór jest prosty. 1-0 dla Biedronki. Biedronka, ewidentnie. Żeby zjeść tą... Trzeba mieć zdrowe zęby. Albo trzeba być dobrze wstawionym. Ile razy dziennie jesz warzywa? Teraz jak się zaczyna sezon, to często jem warzywa. Ja praktycznie... Dużo. Ja praktycznie codziennie. Czego byś dodał do niej? Ja to bym dodał... Ja bym cebulki dodał czerwonej. Ja nawet bym... Papryczkę jakąś. Papryczkę. No co to jest, no. Drama. To... Poczekajcie, uwaga! Kto tam? Jedziemy, druga para. Przed nami, familijno, zostawiamy na deser. Tak zwana super premium. No i jesteśmy już z powrotem, 3 kawałki, bo... Piotr już tutaj zabrał jeden. To jest ten premium, mówiłem o pomidorkach. Są tutaj małe pomidorki, które są wmontowane. I sos, ser burrata. Chyba burrata. Czy burrata. A burrata widzieliście kiedyś? Ciasto cieniutkie. Jest to inny rodzaj mrożonki. Cieniutkie ciasto. Ale słona. Strasznie. Strasznie słona i nie wiem, czy ten sos pomidorowy jakiś taki dziwny. Nie, ten sos, za dużo soli im się sypnęło. Jak dla mnie lepsze od tamtych. Ty, ten sos jest taki słony. Sos jest słona. Mhm. Ale tragedia, zepsuło całą pizzę. Ona jest bezmięsna. Miała potencjał na starcie. Miała, bo wyglądała. Specjalnie sobie wziąłem kawałek, gdzie jest pomidor. Zawsze ten pomidor szczery, on dodaje słodyczy. Przez to, że jest w tym sosie, nie dodaje słodyczy, bo jest... Dalej słone. Co na plus, że widać tutaj jakieś tam przyprawy. Że tutaj coś tam ktoś sypnął, nie wiadomo co ma. Ale nie czujesz nic oprócz słoności. Tak. Najtańsza możliwa szynka, pokrojona w kostkę. Dużo pieczarek, bo pieczarki niedrogie. Wyszło nam właśnie taką typową tanią pizzą. Taką... Jest też jakieś zioło na tym. Powiem tak, za chwilę będziemy jedli familijną. I jak teraz powiem, że ona smakuje tandetnie, to zaraz będę musiał te słowa wypluć. Ta jest lepsza. Jest lepsza, ale jest marna. No, szału w ogóle nie ma w tych mrożonkach. Ten sos pomidorowy jest słodki rzeczywiście, nie? To jest? Jest taki dziwny smak tego sosu pomidorowego. Prawdopodobnie to jest w ogóle nie jest z pomidorów, tylko to jest jakiś koncentrat badziewny. Po tych 4 pizzach ja to bym dał 0 jednemu i drugiemu. Jakbyś miał wybierać między jedną a drugą, którą zjesz całą? Znaczy nie zjadłbym ich całych. Nie masz wyjścia, musisz zjeść. Tą. To ta z Biedronki zdecydowanie wygrywa. To jest z mleka bawolego. Ja oglądam takie filmy, jak tam ten, co tym kopyta czyści, mówi, o, dzisiaj do mnie przyszedł pacjent, a pacjent ma w nodze, ropa mu się zebrała i on tak w takim gwoździe mu przebija i to leci potem 6 litrów. No. Czyli bawu też może dać mleko. No. Zajebiście, a nie zauważyłeś, że ktoś je jeszcze? Smacznego. Dopiero co się zesrał, a teraz dżentelmen. No. Tutaj dajemy znowu punkt dla Biedronki. Ale to taki wymuszony. Zwrot. Może albo... O Jezu, co się dzieje? Żołądek mówi, nie dawaj mi tego więcej. Już kilka lat. Nawet, że lepiej kupić gotowe ciasto, tam w markecie są te gotowe ciasto. I spody tak zwane. Nie, ciasto, nie spody. A, ale spód to jest ciasto. Za chwilę wielki finał dzisiejszego pojedynku. Super premium. Super premium wejdzie pizza familijna. Teraz będzie wood fried. Pizza prosciutto mozzarella. I chciałeś cebuli? I zobacz, w końcu jest cebula. I jest nawet czerwona. Więcej składników nie potrzebuję, ale czuję zapach i ładnie pachnie. Sos pomidorowy, słodziutki. Jest naprawdę, ta pizza jest dobra. Jest dobra. I jest na cienkim. Chrupka na zewnątrz. Smakowita tak, w środku. Tak, to ciasto jest, nie jest takie twarde. Nie jest. No ja jestem na taku. No. I ta jest taka... To ta jest top. I ta jest taka najbardziej włoska, bym powiedział. Mięso dobrej jakości. Ciasto nie za twarde, nie za miękkie. Może troszkę za mało sera. Ja lubię jakieś... Sera mogą być trochę więcej, ale to... Wiesz, w pizzy też nie chodzi o to, żeby było nawalone kilo sera, nie? Dodaję troszkę rukoli. Szczypiorek. I kielona! No i jeszcze pytanie, czy to jest na pewno prosciutto. No, na pewno nie jest to tandetna, tania szynka, bo... Nie konserwowa, jak poprzedniej. Zobaczcie tutaj na ilustracji. To mi wygląda właśnie... Może być jakiś bekon, nie? Ja zaraz zobaczę. Ale tak... Czyli to jest te kawałki. Szynka, wieprzowa, surowa. No tak symbolicznie, nie? Tak. Ile tego boczku tutaj jest? Czy w ogóle to jest... 3%, nie. Sera mozzarella, ile byś dał? 2%.
0,45%. Co ty gada? Może zabierać ryby, skorupiaki, gorczyce, soje, jęczmień, owiec, żyto i pszenicę, orki. Ojej, ja kiedyś po orkiszu to się źle czułem. W Puławach piliśmy. To ciepło. Pojechaliśmy tutaj, chciałem pozdrowić serdecznie. Maciusia. Maćka też, bo z Maćkiem się później spotkaliśmy, ale pana rzecznika, bo mieliśmy okazję tam troszkę pobiesiadować i między innymi dlatego odkryłem puławski kebab nocny. Tak, ta jest bardzo dobra. To można zjeść. Tak, tak. To jest zjadliwe. Nawet teraz je trochę dorzucić jeszcze, nie? Można. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Niesamowita harmonia kolorów, jak ona jest duża, jest szeroka. Jest równa. Zielona papryka, taka mrożona, najtańsza. Czerwona. Trochę cebuli. Czerwona, trochę cebuli, trochę żółtej. Jakieś najtańsze mięso, najtańszy ser. Nie będziemy jej całej kroić, bo prawdopodobnie całej jej nie zjemy. Nie damy rady jej zjeść. No nie, już trochę zjedliśmy. Zobacz, jakie to jest grube ciasto. Jak był program, jak oni kroją, to ty byś wygrał. Ale co się rzuca, że ciasto turbo grube. Czyli taki styl tak amerykański. Zapychacz, kurwa, typowy. Co tam u dzieci? Zdrowe wszystkie? Mało sera jest na niej. Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację. Wracasz, jest trzecia, czwarta nad ranem. Otwierasz lodówkę, jest światło, parówki. A w zamrażarce tylko to. Nie. Boże, zobacz, jakie to jest ciasto od dołu, jakieś dziurkowane. Ciężko mi będzie to ugryźć, więc pokroję sobie na mniejsze wagoniki. Ten sos pomidorowy, on nie widział pomidora. To jest ogólnie ciasto. Zapychające. I trochę składników. Czujesz tylko ciasto. Gdzie jest ta szynka? Gdzie jest ta szynka? Ja się pytam, gdzie jest szynka? Jak to ludzie mogą kupować? Było ich ze 20. Czyli nie schodzą, krótko mówiąc. Ale patrz, ale ciasto, że grube, jest mięciutkie, nie? Spodzik chrupiący. Totalne gówno. Przejdźmy do paragonów. Zobaczmy, czy to jest warte swojej ceny. To jest wyrób pizzo podobny. A to jest pizza, no. Też nie jakaś super ekstra. Mi to się wydaje, że wiesz co? To nie było sosu pomidorowego. Tu wzięli torteksa, polali. Trochę papryki, trochę cebuli, trochę czegoś. To jest ciasto drożdżowe, nie oszukujmy się tego powiedzieć. To nie jest ciasto na pizzę, to jest kurwa ciasto drożdżowe. To już nawet te z Biedronki, te takie gotowce, co są przy pieczywie, te pizze są lepsze od tego. Nie no, te pizzerki to są dobre rzeczy, nie? To jest tragedia. Tu w ogóle punktacji nie możemy dać, no bo to powinno, minus jeden. Za to powinien być minus jeden, że ktoś to w ogóle sprzedaje, że to produkuje, że ludziom to daje do jedzenia. Ty, ale co ty, plac wodny, akwarium, 179 zł, co ty mi tu dałeś, nie? Kurwa, to nie ten paragon. Plac wodny, akwarium, co mi kupiłeś, kurwa? Akwarium. Nie, wyjebałem nie ten, co trzeba. Profesjonalna robota. Czy wiem, ile wydałem? 30 kilka złotych, zaraz powiem ile. Ile zapłaciłeś? 36,26 w Biedronce. Dobrze. Ta, nie ma tam sprawdzenia cen produktów po kodzie kreskowym w aplikacji? Jest. 14,19 za opakowanie. A to były dwie, tak? Dwie, czyli 7 zł za jedną. Pizza italiana pepperoni. To była... A, dobra, to była ta... Ta taka lepsza pepperoni. 9,99. O! Ile kalorii ma pizza familijna z Biedronki? 214 w 100 gramach. Czyli w kilogramie 2100. Ty, to jest nasianie taką i cały dzień z głowy. Jakiś typ napisał. Sporo nad tym myślałem. Kocham pizza Petino z Biedronki. 11,49. Pizza pepperoni mrożona. Czyli też gówno. 9,96. Pizza bufala, czyli ta co była słona. No. 15,99. Chyba ten ser tyle kosztował. Ten sos pomidorowy. I pizza prosciutto, którą polecaliśmy. Ta najlepsza, no. 14,90. Dorzucasz 3,50 i masz tą dobrą pizzę. Jeżeli ktoś z was przyśle do nas filmik, że zjadł na jednym po prostu ujęciu kilogramową taką pizzę, wysyłamy mu kolejne 10. Tak na poważnie. Te mrożonki to... Nie jedźcie tego. Nawet ta najlepsza to też nie jest żadna Ameryka. Nie. Już lepiej, moim zdaniem, kupić te, co masz w lodówkach. Dramat. Ja wiem, że dzisiejszy odcinek będę musiał odchorować. Ja robię losowanie, który mop będzie dla mnie. Dowiedziałem się wczoraj, że wódka żołądkowa gorzka z figą. No, to jest likier. Ma już, nie jest wódką. Już dawno nie jest wódką. Już dawno, likierem jest. Ale zeszli, wiesz ile? Na 20 chyba 6%. Co ty gadasz? Kiedyś w tych butelkach było 30, potem... Nie, no jakby... Było 36!
38, potem 36, 32. Gorzkie jak wychodziły, to była 301. I, tak. była ruda i miętowa. I one wszystkie miały 40. Później w tych smakowych zaczęli zjeżdżać. Później to chyba jako likiery już ten z akcyzą robi, jako, że to są likiery, a nie wódka. Okay. Dlatego zjeżdżają z alkoholem, bo mniejszą akcyzę płacą. A cena zostaje. To tyle na dziś. Napiszcie, co jeszcze mamy przetestować. I zjedzcie sobie familijną. Bardzo zostawiamy dla was. Łączcie się z nami w bólu, bo coraz bardziej mi zaczyna brzuch boleć. Tak? Ciebie jeszcze nie? Kubka? Nie. Pomachajmy im.